Panie komendancie, oddział wzrosi, panie komendancie, wezmę gotowość do uczciwego zakończenia studentów powiatu polskich zawodów policjanta z prewencji, turniej par patrolowych, par mundurowych. Dziękuję, czołem panie inspektorze. Mam przyjemność ogłosić państwu komunikat końcowy finału 20. ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji turniej par patrolowych Patrol Roku, która przedstawia się następująco. Klasyfikacja dla poszczególnych konkurencji. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji strzelanie sytuacyjne finału 20. ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji turniej par patrolowych Patrol Roku zdobywają posterunkowy Tomasz Stec, posterunkowy Kamil Pękala z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Zwycięzcy konkurencji strzelanie sytuacyjne posterunkowy Tomasz Stec i posterunkowy Kamil Pękala z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 20. finału zdobywają sierżant Sebastian Pieńko, starszy posterunkowy Krzysztof Kurman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji sprawdzian wiedzy zawodowej 20. finału zdobywają starszy sierżant Maciej Borkowski, starszy posterunkowy Mateusz Smaga z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Puchar wręczy pierwszy zastępca komendanta głównego policji nadinspektor Krzysztof Gajewski, a dyplom wręczy komendant Szkoły Policji w Słupsku inspektor Jacek Kil. Wręczy komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Jacek Gil. Gratuluję panom, kierownikowi trzeba przynieść z dłoni, ewentualnie puchar. Panom wręczy zaś załączniki do tego pucharu, myślę, że pasuje. Bardzo sprawiedliwy poziom. Gratuluję. Gratuluję. Puchar komendanta głównego policji za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji drużynowej 20. finału zdobywa drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Nagrody pieniężne komendanta głównego policji wręcza pierwszy zastępca komendanta głównego nadinspektor Krzysztof Gajewski.
Brązowe odznaki wręczy wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Marian Boguszyński. Dyplom wręcza komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Jacek Gil, a srebrne odznaki wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Marian Boguszyński. Proszę, koperta też dla pana. Gratuluję panom jeszcze raz sukcesu. Dziękuję bardzo. Puchar i nagrody pieniężne ministra spraw wewnętrznych w imieniu ministra wręczy pierwszy zastępca komendanta głównego policji, nadinspektor Krzysztof Gajewski. Nagrody pieniężne komendanta głównego policji w imieniu komendanta oraz dyplom wręczy komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Jacek Gil, a złote odznaki wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Marian Boguszyński. Zbieracie ten puchar, także to gratuluję. Nie wiem, czy panu da, czy to lepiej, żeby się zrobiło. To... Dla najlepszych, bardzo ciężkich to nie jest. Dziękujemy bardzo. Chciałem wam podziękować za wysiłek kilkudniowy, za rywalizację. Ja wiem, że było ciężko, czasami ostro, protesty, ale to są zawody, to jest rywalizacja, to jest współzawodnictwo. Ja chciałbym podkreślić, że dla nas, dla kierownictwa polskiej policji bardzo ważne jest współzawodnictwo po to, aby ono służyło jednemu, doskonaleniu zawodowemu, żebyście byli profesjonalistami i ten profesjonalizm okazywali w codziennej służbie. Dziękuję serdecznie kadrze dydaktycznej szkoły, kierownictwu szkoły, panu komendantowi Jackowi Gilowi, jego funkcjonariuszom, kadrze Biura Prewencji Ruchu Drogowego za przygotowanie i przeprowadzenie tego turnieju. Gratuluję zwycięzcom, chociaż czasami ciśnie się na usta, jak my tu w swoim gronie żartowaliśmy, że to znowu Białystok. Ale coś pewnie w tym jest, ale tu z komendantem szkoły już rozmawialiśmy, podejmiemy próby, żeby zniweczyć ich zakusy w przyszłym roku. Jakoś to coś wymyślimy, coś niespodziewanego, także bójcie się. Ja myślę, że pozostali również te cegiełki do tego dorzucą i postarają się, żeby ten puchar trafił w końcu w inne ręce, bo to robi się nudne po prostu. Gratuluję zwycięzcom, bo naprawdę to było kupione dużym wysiłkiem. Oczywiście to, co przedtem mówiłem, żartowałem. Białystok się na pewno nie da, przygotuj się jeszcze lepiej, także to na pewno. Gratuluję wszystkim jeszcze raz naprawdę tego wysiłku, przygotowania, bo przecież też musieliście zająć odpowiednie miejsca, lokaty, zdobyć je w swoich województwach i godnie reprezentować swoje garnizony. Tutaj z tej okazji 20. turnieju są tutaj komendanci wojewódzcy, zastępcy komendantów wojewódzkich po to, aby również widzieli, kto reprezentuje ich województwo. Także myślę, że możecie oczekiwać ewentualnych dowodów wdzięczności po przybyciu na miejsce do jednostek, ale to myślę, że stoją za mną i słyszą, co do was mówię. Gratuluję wam jeszcze raz. Życzę spokojnego powrotu do domu. Ja wiem, że jest piątek, każdy patrzy na zegarek, a długa droga daleka przed wami, przed nami zresztą też. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie i liczę na to, że te doświadczenia, które tu zdobyliście, które utrwalaliście, będziecie wykorzystywać w codziennej służbie, kreując wizerunek profesjonalnej policji. Dziękuję bardzo.